Dawno temu dwie rasy władały ziemią. Ludzie i potwory. Pewnego dnia wybuchła wojna między dwoma rasami. Po długiej walce ludzie zwyciężyli. Zapieczętowali potwory pod ziemią za pomocą magicznego zaklęcia. Wiele lat później. Góra Ebot, rok 2015. Legenda mówi, że ci, którzy udają się na górę, nigdy nie wracają. No i po co tam wchodzimy, ty mi powiedz? Nie wiem, żeby przeżyć fajną przygodę? Żeby umrzeć. Nie, przeżyć fajną przygodę. Chociaż taki upadek na twarz. Tam było tylko jakieś 100 metrów. O nie, nic się na mnie stało. Przeciętne dziecko by przetrwało. Oczywiście, że tak. Bo dzieci jeszcze nie mają układu kostnego, tylko mają wrząski, dlatego mogą lepiej absorbować takie uderzenia. Chyba w życiu prenatalnym. Mówisz, że jesteśmy płodem, który wpinał się na górę i spadł do jaskini? Może. O! Witam was serdecznie w nowej serii. Tak w sumie weszło to wszystko bez dobrego powitania, ale tak. Jak już słyszeliście, jest ze mną Xarmę i mam nadzieję, że będzie nam towarzyszył przez całą grę. A kto tam wie tego Xarmego? Taka załza w końcu. Oj, nie miej mi tego za złe. W każdym razie tak. Zasady te same, co przy Hatofuru. Odgrywamy rolę. Tym razem bardziej po połowie będziemy się tym dzielić, więc ja się będę musiała wysilać więcej. Wyższy poziom trudności, bo to jednak nie jest visual novelka. Tak, i nie jest to visual novelka. Będziemy tłumaczyć symultanicznie i co? I tyle. No, lecimy dalej. Róbmy z tym koksem. Imię. Nazwij upadłego człowieka. Lena? Nie wiem. Frisk? Co? Czemu? Nic. Bo to dobre imię. Nie. Będzie tak. Lenia? Tak, tylko dlatego, że to imię ma dwa znaczenia. Ma głębie. Wow. Dobrze. Tak. Ale to mroczne. Lenia. Kontynuujmy. Jest jeszcze bardziej mroczno. A nawet mrocznie. Nie pamiętam przycisków. Jej, możemy chodzić. Jak to dobrze, że te kwiaty złagodziły nasz upadek. Z wysokości 100 metrów, plus minus. Okay. Na twarz. Ma się ten atak zero. Jesteśmy gotowi zabijać wszystko, co stanie nam na drodze, prawda? Tak, oczywiście, że będziemy zabijać wszystko, co stanie nam na drodze. O! Zabijmy tego kwiatuszka. Nie. Zabijmy go. Ale zobacz, jest taki minusi i słodki. Zabijmy go. Hejka! Jestem kwiatuszek! Kwiat kwiatuszek! Tak? Jesteś nowa w podziemiu, czyż nie? O jejku! Musisz być... taka! Nie, może aż tak. O jejku! Musisz być taka zagubiona! Ktoś powinien cię nauczyć
Jak tutaj... wszystko działa? Koniecznie. Bardzo chętnie się nauczymy. Zgaduję, że stary dobry ja będzie musiał wystarczyć. Gotowa? No to... zasuwamy! O, tak. Dopiero co robiłeś takiego cudownego... Co cudownego robiłem? Narratora, a teraz... A teraz jestem kwiatuszkiem! Tak. Widzisz to serce? To twoja dusza! Jest to... kulminacja twojej istoty! Twoja dusza zaczyna słaba, ale może... rosnąć, może stać się silna, jeśli zdobędziesz dużo LV. Mm-hmm. Czym jest LV? LV to oczywiście love, miłość. Chcesz dostać trochę miłości, czyż nie? Tam są cukierki, tak? Mhm. Tak. Oj, dzieciątko do mnie, dam ci trochę miłości. Nie. Nie. Nic się nie martw, podzielę się z tobą. Moją miłością. Tutaj miłość jest przekazywana poprzez... małe, białe... kuleczki przyjaznowości. Niech ci będzie przyjaznowość. Chyba mamy tytuł odcinka. Czy jesteś gotowa? Jesteśmy gotowi na przyjaznowość. Kuleczki przyjaznowości. Ruszaj się, wybierz wszystko. Hej, kuleczko. Spieprzyłaś. Nie mam nie tak mówić przy dzieciach, no wiesz. Dobrze. Hej, koleżko, nie trafiłaś. Spróbujmy ponownie, okej? Okay? Naps. Ty idioto! Tak? W tym świecie zabijasz albo giniesz. Czemu ktokolwiek miałby nie skorzystać z takiej okazji? Ups. Gin! Nie. Wiesz, że on tam w grze się śmiał, nie musiał. Wiem! O? Co za okropna istota, torturująca takie niewinne młode. O, nie bój się, moje dziecko. Jestem Toriel, opiekuję się ruinami. Przechodzę przez to miejsce, żeby sprawdzić, czy ktoś nie spadł. Jesteś pierwszym człowiekiem, który się tutaj pojawił od długiego czasu. Chodź! Poprowadzę cię przez katakumbę. Tędy. Czy jej możemy zaufać, jak myślisz? Nie, przecież Kwiatuszek powiedział, że wszyscy nas zabiją. Hmm? Ja bym jej nie ufał. Cóż to? Wkraczasz w cień ruin. Wypełnia cię determinacja. Przywracano punkty życia. Okej. Okay. Zapiszemy chyba grę, co? Lenia, LV1701. Ruiny, wejście. Aż tak nie? Nie musisz tego czytać, naprawdę. Ale mogę. Tak, ja wiem, że ty wiesz, że ja lubię ten twój głos, ale nie przesadzaj. Okej. Okay. Witaj w swoim nowym domu, niewiniątko.
Poza tym, że nauczę cię, jak obsługiwać się ruinami, jak działać w ruinach, jak działać w ruinach. Ruiny są pełne zagadek. Starożytne połączenie między rozrywką a zamkiem do drzwi. Trzeba je rozwiązywać, żeby przemieszczać się między pomieszczeniami. Musisz się do nich przyzwyczaić. Okej. Okay. A co będzie, jak zrobię tak? A? Nie będziesz mogła pociągnąć za dźwignię, która jest już pociągnięta. A może bym chciała ją odciągnąć? Naprawdę? Dobrze. Ja już mogę to przeczytać. Tylko ci bez lęku mogą przejść dalej. Zarówno odważni, jak i głupcy nie wybierają środkowej trasy. Środkowej ścieżki? Środkowej drogi? Nie wiem. Zobaczymy. Żeby przejść tutaj dalej, będziesz musiała aktywować kilka przełączników. Nie martw się. Zaznaczyłam te, które będziesz musiała ruszyć. Okej. Okay. Naciśnij Z, żeby czytać znaki. Bardzo to było przydatne, biorąc pod uwagę, że musiałam nacisnąć Z, żeby to przeczytać. Tak. Pozostań na ścieżce. Pozostań na ścieżce. O, ten jest oznaczony. Widzisz, widzę go. Naciskaj. Czy jest tutaj coś obok napisane na tych kreskach? Jestem ciekaw. Proszę, wciśnij ten przycisk. Tutorial. Yep. W tym też sprawdź. To samo. Proszę, wciśnij ten przycisk też. Tutorial. Cudownie! Jestem z ciebie dumna, maleńka. Przejdźmy do kolejnego pokoju. A co będzie, jak zrobię to? Ten przycisk nawet nie działa. Skoro jesteś człowiekiem w podziemiach, potwory mogą cię atakować. Musisz być na to przygotowana. Ale nie martw się. To jest bardzo proste. Kiedy spotkasz potwora, wejdziesz w tryb walki. Kiedy jesteś w trybie walki, zacznij przyjazną konwersację. Graj na czas. Przybędę, żeby rozwiązać konflikt. Poćwicz rozmawianie z kukłą. Potrzebujesz jakiegoś pomysłu na tematy do rozmowy? Cóż, ja zazwyczaj zaczynam od zwykłego jak się masz? Możesz się zapytać o ich ulubione książki? Żarty też mogą pomóc przełamać lody. Posłuchaj tego. To będzie nieprzetłumaczalne. Tak. Ale spróbujemy oddać sens. Jak szkielet wykonał swoje sklepienie? Za pomocą łuków żebrowych. Tak. Nieważne. Te żarty mają taki poziom, więc... I tu są nieprzetłumaczalne dosłownie, więc mamy niezłą burzę mózgów. Trzy kropki. Cóż, myślałam, że to jest zabawne. Oj, było. Okej, okay, wchodzimy w tryb walki. Natknęłaś się na kukłę. Okej. Okay. Możemy porozmawiać? Rozmawiasz z kukłą. Wydaje się, że nie ma szczególnej ochoty z tobą rozmawiać. Ale Toriel wydaje się być zadowolona.
Wygrałaś. Nic nie dostałaś, bo to była tylko kukła. Ach, bardzo dobrze. Jesteś świetna. I poszła sobie. To jest niemiłe. W tym pokoju jest kolejna zagadka. Jestem ciekawa, czy umiesz ją rozwiązać. Tak, to chyba będzie tutaj. Walka! Żabeł cię atakuje. Okej. Może powiedzmy coś a propos walki w tej grze, bo my wiemy, a widzowie nic nie wiedzą. Jak żeście nie zauważyli, to w tej walce mamy dwie możliwości. Mamy możliwość walki i mamy możliwość innego zachowania, czyli przegadania. Stąd ta gra w sumie jest dość znana w internetach aktualnie. Znaczy, powiedziałbym, że ma bardzo dobry design, dlatego jest znana w internetach, ale po raz pierwszy zwrócono na nią uwagę i dostała ona się właśnie do świadomości. Tak. Przez to, że można porozmawiać z potworami. Zamiast je mordować. Tak. Dokładnie. Dobrze. Komplementy. Gadaj z żabełem. Żabeł nie ma pojęcia, co powiedziałaś, ale i tak jest poruszony. Toriel. Groźne spojrzenie. Co jest tu napisane? Zachodni pokój jest odbiciem wschodniego. Nie wiem, w jakim sensie. Wschodni pokój jest odbiciem zachodniego, może w ten sposób powiem. No. Zachodni pokój jest planem wschodniego. Starczy. Nie. Okay. No dawaj, Leno. Czuda ci się nie wdepnąć w kolce. Nie mogę przejść dalej. To jest zagadka, ale... weźmy ją rękę na chwilę. Aktualnie ona robi tę zagadkę za nas. Taka trudna gra. No. Nie, no ale to tutorial. No, to jest tutorial. Jak na razie zagadki wydają się trochę zbyt niebezpieczne. Więc uciekam z tego pokoju, bo są straszne i niebezpieczne. Jak na razie radzisz sobie świetnie, moje dziecko. Jednakże mam dla ciebie ciężką prośbę. Trzy kropki. Chcę, żebyś przeszła na koniec tego pokoju sama. Wybacz mi. Nie macie kamery? To nie widzieliście, jak się z Xarnem na siebie spojrzeliśmy. Ona nas zdradzi i zabija? Koniecznie. Tak jak kwiatek? Mhm. Ufamy jej. Trzymała nas za rączkę. Mogła nas wepchnąć na kolce w dowolnym momencie. No, albo wrzucić do wody. Albo wrzucić do wody z kolcami. Albo... Witaj, moje dziecko. Nie martw się, nie zostawiłam cię. Cały czas byłam tuż za tym filarem. Dziękuję, że mi zaufałaś. Jednakże był ważny powód dla tego ćwiczenia. Miało ono sprawdzić twoją niezależność. Muszę coś zrobić, więc będę musiała cię zostawić samą na trochę. Proszę, nie ruszaj się stąd. Niebezpiecznie jest eksplorować na własną rękę.
Mam pomysł. Dam ci telefon komórkowy. Jeśli będziesz potrzebować w czymś pomocy, zadzwoń. Bądź grzeczna, dobrze? Okej, czekamy. Tak, czekamy. Co może jeszcze możemy powiedzieć coś a propos tej gry w sumie, przy okazji więcej? Gdzie ty się wybierasz? Ja nigdzie. Ja wiem, że Lenia jest niecierpliwa i tak dalej, ale tak. Chciałam w sumie powiedzieć a propos tej gry, dlaczego się wracasz? Będziemy potem musieli iść przez cały ten pokój. I tak mamy czekać. Możemy pochodzić przynajmniej w tej wewte. Dla zabicia czasu. Dobrze, niech ci będzie. Co ja chciałam powiedzieć? Ta gra ma kilka zakończeń. Znaczy, tam coś było. Mhm. To proponuję ci weftę. No. Są dwie ścieżki, główne i tak zwany true ending. Będziemy iść jedną ścieżką. Ciekawe, czy zgadliście już którą? No, ciekawe. Moim zdaniem będzie ona ciekawsza. Biorąc pod uwagę to, że ja w sumie mam troszkę zaspoilowaną grę, Sarma ją zna, to tak. Będę się starał nie odzywać. No, będę się starał nie odzywać. W każdym razie. Gdzie jest ta kozia mama? O, kozia? Kozia. Albo krowia, jak wolisz. Rogata mama. Rogata mamo! Tytury, tytury. Tytury, tytury. Halo? Tutorial? Tutorial! Tutorial! O nie, odkryliśmy wszystko. Wyszłaś z pokoju, prawda? Przed tobą jest kilka zagadek, których ci jeszcze nie wyjaśniłam. Byłoby niebezpiecznie, gdybyś próbowała je sama rozwiązać. Bądź grzeczna, dobrze? Odgłos odkłada na słuchawki. Może tak. Nie. Może nie. To jest chyba zapis z gry. Wesołe tarzenie się w liściach napełnia cię determinacją. To jest idiotyczne, ale tak, najwyraźniej. Nie musisz czytać. Zapiszmy sobie grę. O! Ruiny. Kupa liści. Tu właśnie jesteśmy. Mam nadzieję, że tam są tylko liście. Pogadajmy sobie z żabolem? Żaboł. Żaboł. Kum, kum. Przepraszam, człowieku. Mam dla ciebie trochę rady o walkach z potworami. Kawałek rady, tak? Tak. Nie oferuję... Oferuję rady na kilogramy. 1 kilogram rady to zaledwie 14,99. Zamów teraz przez internet, a dostaniesz 2 kilogram rady gratis. Mhm. A jeśli będziesz działać w określony sposób lub walczyć, aż prawie będziesz mogła pokonać przeciwnika, mogą już nie chcieć dalej z tobą walczyć. Jeśli potwór nie chce z tobą walczyć, to proszę. Miej litość, człowieku. Kum. Okej. Frogeł. Podkicał. Tak? Frogeł ci podskakuje. No. Czemu frogeł? Żabeł. Żabeł ci podskakuje. Już. Tak. Żabeł nadal nie rozumie, co mówisz. A i tak się cieszę. Czerwieni się. A.
To było... trudne. Żabeł nie chce już z tobą walczyć. Pamiętasz, czego masz użyć? Tak. Mam oszczędzić żabeła. No chyba tak. Tak, no nie. Dostałaś 2 sztuki złota. Przepraszam, uciekał i mu wypadło z kieszeni. Nie, zaprzyjaźniłaś się z nim. Aha. Wcześniej chcę z tobą walczyć, masz 2 sztuki złota. No, dałaś mu komplement. Sprawiłaś, że, sprawiłaś, że jego dzień stał się lepszy, więc dał ci 2 złote. Co za na świat. Na piwo. Co za świat, żeby te komplementy się płaciło. Nieważne. Leno, na górze jest pomieszczenie. Dobrze, chciałam pozwiedzać. Nie, nie możesz. Okej, Jestem napisane, weź jednego. Czy weźmiesz cukierka? Tu się podziały cukierki od kwiatuszka. Nie wiem, czy chcę brać. Dobra, bierzemy. Jestem w ruinach pełnych potworów. Wezmę cukierka. A co mi tam? Najwyżej ktoś cię zabije za wzięcie cukierka. Najwyżej. Co mi tam? Wzięłaś cukierka. O! Możesz dzwonić. Niech to chciałam. A nie tym przyciskiem. Jak rozumiem, to mogę zadzwonić do Toriel. Gadajmy z nią. Gadajmy. Będę gadać sama ze sobą. Powiedzmy jej cześć. Tutorial? Chciałaś się tylko przywitać? Cóż. Cześć! Mam nadzieję, że to wystarczy. Lol. Nie, dzwoni jeszcze raz, to nie wystarczy. Niech nam coś o sobie opowie. Tutorial. Chcesz wiedzieć więcej o mnie? Cóż... Jestem małą, głupiutką panią, która się martwi za dużo. Tak się kończy rozmowy. Nie. Czy weźmiesz jeszcze jednego? Nie wezmę. Mogłam wziąć jednego. Nie wezmę. Say hello. Jeszcze raz? Zobaczymy. Bo ustaliliśmy, że to nie wystarczy jako powitanie. Okej. Tutorial. Chcesz znowu się przywitać? Saluty! Czy to wystarczy? Saluty wiśniowe. Tak. Czy możemy nazwać ją mamą? Możemy nazwać ją mamą. Nazwijmy ją mamą, to jest urocze. Tutorial. Ha? Czy właśnie nazywałaś mnie mamą? Cóż, wydaje mi się... Czy to sprawia ci przyjemność? Nazywać mnie matką? W takim razie nazywaj mnie jakkolwiek chcesz. Ostatni telefon? Możesz znowu flirtować po tym, jak nazwałaś ją mamą. Incest. Ha. Jakie to urocze. Powinnam uszczypnąć cię w policzek. Z pewnością znajdziesz kogoś lepszego niż taką starą babę jak ja. I się rozłączę. Biedna, urzucona Lena. Jej pierwsza miłość.
Zostałeś zmamozonowana? Zmamozonowana, dokładnie. Idziemy dalej? No idziemy dalej, no. To jeszcze zrobię jedną rzecz. Zaiste determinacja. Oho. Kapryśnioszek słabowicie nadciągnął. Tak. Widzę, że mogę go od razu oszczędzić, ale... Nie, ja nie chcę walczyć. A! To nie była zła decyzja. Kapryśnioszek. Mam rocze przeprosiny. A, nie. Po prostu? Tak. Tak. O, 0 złota. Oczywiście lądujemy na liściach, żeby nam się nic nie stało. Oczywiście. Okej. Okay. Spróbuj inną trasę. Tak myślałam. Nie no, spadniemy w to samo miejsce. Żabą. O, i o to chodziło. Właśnie się wydarłam do mikrofonu. Tytury. Halo? Tutorial? A tak, że tak bez żadnego konkretnego powodu się bym zapytała, co wolisz? Które wolisz? Cynamon czy karmel? Cynamon. Trudne wybory moralne. Karmel jest za słodki, tak. O, rozumiem. Dzięki wielkie. Klik. Tytury. Halo? Tutorial? A to nie jest tak, że nie lubisz karmelu, prawda? No nie lubię. Wiem, co wolisz, ale... Czy... kręciłabyś nosem, jakby znalazł się na twoim talerzu? Jasne, rozumiem. Dziękuję za cierpliwość, tak poza tym. Klik. Dziękuję nam za cierpliwe czekanie w tamtym pokoju. Tak. Tak. 3 na 4 szare kamienie polecają, abyś je popchnęła. Będziemy pchać kamienie. Okej. Okay. To nie jest szczególnie... Lena. Czego nie tłumaczymy, kapryśiozy? Nie, w sensie walki, bo nie ma po co. Okej, okay. To było trudne. W szczególności, że polecały się do... Tyle dziur. Proszę nie chodzić po liściach. Jak rozumiem, to jest trasa, po której mam iść. Ewentualnie jest to trasa, na której jeśli po niej przejdziesz, to umrzesz. Bo nie spadniesz na miękkie liści. Albo. Żabą i kapryśniaszek przybyli. Blisko przybyli. Naciągnęli. Okej, okay. Miau. Pociąga cię męska siła, żaboła. Haha, tylko żartowałem. Tak. Zróbmy coś. Skomplementujmy może tą męską siłę, prawda? Mhm.
Jak zwykle czuję się... Rumieni się. I nie chcę już z tobą walczyć. Mhm, więc mogę go oszczędzić. Jej! Dobra, wracamy na górę. To chyba jest droga na górę. Jep. Nie, czy pamiętasz, jak powinnaś iść? Nie, ale tak. Czy nie czytałaś znaku na dole? Czytałam, ale tak. Wystraszyłam się, że będę spadać. Nie. Niech sobie... Jest kapryśniuszkiem. Niech sobie idzie. Pchamy kamienie. Nie. Dwie sztuki złota? No, dwie sztuki złota. Słuchaj. Nie dopchnęłaś kamienia. Już go dopycham. Proszę. Na żarty, na żarty. Ej, partnerze! Kto powiedział, że możesz mnie tak pchać? Więc prosisz mnie, żebym się przesunął? Okej, tylko dla ciebie, koteczku. Mam się jeszcze trochę przesunąć? Okej. Tak może być? Może być. Czemu nie? Nie. Potrzebujemy go na przycisku. To w złym kierunku? Okej. Chyba już wiem. Dziękujemy. Miałem tam zostać? Przynajmniej muszę się naprawdę napracować. Dobra, lecimy zanim się rozmyśli. Tak. Jak was przetłumaczyć? Małe kupy? Kupko małki? Kupeczki? No nie wiem, czy widzisz, ale one wyglądają jak takie formy na babkę. Tak. Babciątka. 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 Potknęłaś się i wpadłaś twarzą w babciątka. Chyba nie mogę ich od razu oszczędzić, co? Mogę. To zróbmy. Dobra robota. Jej! Zapis gry. O, Mysia. I ser. Ten ser leżał tutaj od długiego czasu. Przykleił się do stołu. Okej. Wiedza, że mysz jednego dnia może opuścić swoją dziurę i znajdzie ser. Napełnia cię determinacją. Tak, zapiszmy grę. Mysia dziura. Mysia dziura. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć. Nie martwcie się, ciekawe rzeczy będą za jakiś czas. Już tak, wkrótce. Tak, niestety... Ta gra się zaczyna nudno, potem robi się o niebo lepiej. O niebo. Potem robi się tak, że ta gra dostaje wyższe oceny niż Wiedźmin. Tak, tak. Miejcie o tyle bardzo... lepiej się potem robi. No, tak. Dobrze. Dobra. Dzięki serdecznie za oglądanie. I słuchanie. I słuchanie. Mam nadzieję, że wrócicie do kolejnych odcinków. I cóż... Trzymajcie się. Pa, pa.